Kościół daje nam przeżywać dalej tą ogromną radość paschalną, radość, która trwa w Kościele. Pomaga nam przeżywać tą radość też w dzisiejszym święcie, czyli święcie Marka Ewangelisty, tego, który jest dla Kościoła tą rajską rzeką, która go nieustannie nawadnia, która daje życie, która daje szczęście. Słuchamy dzisiaj oczywiście jego Ewangelii, zakończenia jego Ewangelii, 16 rozdział, to co się wydarzyło już po zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus rozsyła swoich apostołów. To jest ten ostatni akcent świętego Marka, podobnie jak Mateusza, rozsyła apostołów, żeby tą dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, o zwycięzcy nad śmiercią rozgłaszać już wszystkim narodom, że ta dobra nowina nie jest już ograniczona do Ziemi Świętej, do tylko pewnych punktów na mapie ówczesnego świata, ale ma się rozprzestrzenić już na cały świat. I święty Marek jest tego najlepszym przykładem, bo on jest tym, który te słowa spisał, ale przede wszystkim jest tym, który te słowa przeżył. Właściwie nawet nie bardzo wiemy, gdzie apostołował. Pewne rzeczy o świętym Marku mamy przekazane oczywiście w Ewangelii, w dziejach apostolskich, czy też w liście świętego Piotra, dzisiaj słyszeliśmy, który mówi o Marku, że jest jego umiłowanym uczniem, ale potem tradycja mówi różne rzeczy, że apostołował w Aleksandrii, a więc północny Egipt, że tam był biskupem, ale są również przekazy, które mówią, że był w Akwilii, a więc w dzisiejszych Włoszech, że nawet dotarł do Austrii, do Lorch, podobnie w Libanie. W Biblos jest katedra świętego Jana Marka i ten przekaz ichniejszy, że tam żył, tam działał, tam przepowiadał, był biskupem tamtejszego kościoła święty Marek. Oczywiście można się zrzymać, że te tradycje są różne, niespójne, ale myślę, że można też popatrzeć na to w ten sposób, że święty Marek właśnie zrealizował to słowo: idźcie na cały świat, że wszyscy się do niego przyznawali. Może był, może nie wiem, może nie był. To jak gdyby jest rzeczą drugorzędną, bo święty Marek był wszędzie poprzez to, że napisał Ewangelię, że ta Ewangelia była przepowiadana na całym świecie, jest do dzisiaj przepowiadana na całym świecie. On to przeżył w ten sposób. Ta Ewangelia jest przeżyta przez świętego Marka, to słowo, które napisał tutaj, że będą 11 i potem ich następcą, oczywiście do których on należy, bo jest uczniem świętego Piotra. Słowo Chrystusa w nim i w innych zrealizowało się. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Dla nas brzmi to może obco, my tego nie doświadczamy. Może w pewnych wymiarach tak, to słowo dalej jest żywe, wielokrotnie się spełnia, ale może my mamy ten problem osobiście, że tego nie widziałem, tego nie doświadczyłem w moim własnym życiu. Święty Bruno Seni, biskup włoski z XII-XII wieku, mówi coś takiego, że w pierwotnym kościele wszystkie te znaki się wypełniły. Wypełnił się dokładnie tak, jak zostało to powiedziane, poprzez ręce apostołów,
poprzez ręce ich następców, innych wielkich świętych. Bo gdyby te znaki się nie dokonywały, poganie by się nawracali. To były znaki, które towarzyszyły przepowiadaniu, znaki z mocą i które skłaniały słuchaczy do przyjęcia Ewangelii. Ale Bruno zadaje takie pytanie, czy dla nas po tylu wiekach, Bruno to jest 10 wieków później, czy te znaki są nam konieczne? Czy wystarczy nam czytanie lub słuchanie o tych, które miały miejsce? Ale on mówi coś takiego, że te znaki, które dzisiaj się dokonują i ponieważ ludzie mają już wiarę, chrześcijanie wierzą, to są dalej znaki dawane i te znaki, które dzisiaj się dokonują, mają większą moc aniżeli te, o których było powiedziane w Ewangelii. Święty Bruno pisze tak: każdego dnia kapłani udzielają chrztu i wzywają do nawrócenia. Czy to nie wypędzanie złych duchów? Codziennie mówią nowym językiem, kiedy tłumaczą Święte Pismo, zastępując starą literę przez nowy sens duchowy. Przepędzają węże, kiedy łagodnym napominaniem oczyszczają serce grzeszników z ich złych przywiązań. Uzdrawiają chorych, kiedy modlitwą jednają z Bogiem ułomne dusze. Takie były znaki, które obiecał Pan Świętym, takich oni dzisiaj jeszcze dokonują. No, piękne przesłanie świętego Brunona, że my dzisiaj uczestnicząc w udzielaniu sakramentów, przeżywając te sakramenty, możemy być pewni, że uczestniczymy w tych samych wydarzeniach, że te cuda dalej się dokonują, że może dzisiaj już nie potrzebujemy tych znaków tak spektakularnych. Może potrzebujemy, może nie, może Pan Bóg będzie dawał na nowo te znaki z taką mocą, ponieważ świat staje się pogański, już nie ma wiary chrześcijańskiej, więc może te znaki powrócą. Może Pan Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu. Zwłaszcza, że widać, że jest tego konieczność. Inny ojciec Kościoła, święty Ireneusz z Lyonu, który żył na przełomie II i III wieku, mówiąc o przepowiadaniu, również mówi, że Kościół jest już obecny w całym świecie. Ale ten Kościół, który jakby ma jedną duszę, ma jedno serce i jedne usta, którym przepowiada Ewangelię, tą Ewangelię, która została spisana między innymi przez świętego Marka. I Ireneusz z kolei mówi takie słowa: chociaż na świecie są różne języki, to jednak jedna jest i ta sama moc tradycji. I inaczej wierzą i nie inaczej uczą te kościoły, które zostały założone w Germanii, i te, które istnieją w Irlandii, i te, które istnieją wśród Celtów, i te, które są na wschodzie, i te, które są w Egipcie, i te, które są w Biblii, i te, które zostały założone w środku świata, czyli w Ziemi Świętej. Jak jedno jest słońce, dzieło Boga, jedno jest i to samo na całym świecie, podobnie przepowiadanie prawdy wszędzie jaśnieje i oświeca wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do poznania prawdy. Kiedy słyszę się dzisiaj świętego Ireneusza, to oczywiście powstają wątpliwości, bo przecież Germania, Niemcy absolutnie nie uczą tego, co jest uczone w tradycji, co jest uczone gdzie indziej. To nie jest to przepowiadanie Kościoła. Celtowie czy Galowie we Francji, czy to jest ta sama Ewangelia, która była ogłoszona przez świętego Piotra, przez pozostałych 10 apostołów, przez świętego Marka, Mateusza, Łukasza i Jana w Ewangelii świętego Pawła, który idzie na cały świat. Czy to jest to samo słowo, które jest w Egipcie, w Libii, w Ziemi Świętej? Chyba nie. Dzisiaj widać, że jest potrzeba powrotu do tej tradycji, o której mówi święty Ireneusz. Powrotu do czystej Ewangelii. To, co jest głoszone, albo jest
zakorzenione w Ewangelii, albo jest zakorzenione w tym świecie, który jest obcy Ewangelii, który jest wręcz przeciwny Ewangelii. I tak jak to widzimy w Niemczech czy w innych krajach, w tej drodze synodalnej, że tam źródłem oparcia nie jest bynajmniej Ewangelia, tylko społeczeństwo z wszystkimi swoimi mądrościami, pseudomądrościami, wynaturzeniami, że Kościół, czy już pseudo-Kościół, chce się podporządkować tym trendom, modom, które żyją w społeczeństwie, a nie jest oparte o Ewangelię. Jako chrześcijanie, jako katolicy mamy tylko jedną opcję: oprzeć się o Ewangelię, znać tę Ewangelię, żyć tą Ewangelię, Ewangelią, trzymać się świętego Marka. Po to jest to dzisiejsze święto. Po to Chrystus daje nam dzisiaj tą radość. Radość płynącą z przeżywania Ewangelii. Ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy, chce, może, powinna się zrealizować w moim życiu. Dlatego ważne, żeby powiedzieć z serca to słowo, które się wypowiada na końcu proklamacji Ewangelii. Oto słowo pańskie, nie ludzkie, nie słowo, które ktoś tam próbuje przyszyć na miarę dzisiejszych czasów. Oto słowo pańskie, słowo Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie, Chryste. To jest to amen, który wypowiadamy. Chcemy żyć według tego, co mówi Ewangelia. To jest słowo życia. To jest to słowo, które daje to, co dawało Markowi: szczęście, moc, aż po męczeństwo w przepowiadaniu Ewangelii. Aż po męczeństwo, nawet to, które być może czeka na nas, to męczeństwo fizyczne.